W tym odcinku analizie poddajemy próbki dwóch olejów, Motul Specific 5W30 bez żadnych dodatków oraz Ravenol VSW 0W30 z licznymi dodatkami, o tym za chwilę w szczegółach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW E60, rok produkcji 2006, silnik 2.0 diesel, DPF na swoim miejscu, przebieg ogólny blisko 300 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, a tak naprawdę oleje, bo będą zaprezentowane dwa etapy badań, które pracowały w tym samochodzie. Jest to kontynuacja badań rozpoczętych ponad 10 lat temu. Szczegółowo poszczególne etapy badań opisane zostały w odcinkach numer 2, 4, 5 oraz zbiorcze podsumowanie w odcinku numer 100. Inicjatorem tego eksperymentu jest Artur, autor kanału R2D. W dzisiejszym odcinku analizie poddamy kilka próbek oleju przepracowanego. Skrótowo prezentują się one następująco. Za chwilę w dalszej części filmu przekażę więcej informacji. W tym samochodzie analizowano już wiele olejów silnikowych, m.in. Castrol, Orlen Platinum, Elf, BMW Twin Power Turbo oraz Motul w dwóch różnych klasach lepkościowych. W tym odcinku analizie poddajemy próbki dwóch olejów, Motul Specific 5W30 bez żadnych dodatków oraz Ravenol VSW 0W30 z licznymi dodatkami, o tym za chwilę w szczegółach. Przebieg badanych olejów to odpowiednio 6173 dla Motula i jest to przebieg końcowy przypisany do etapu numer 11 prowadzonych badań dla tego samochodu. Druga próbka to olej Ravenol z przebiegiem 3817 km. Ten olej cały czas pracuje w silniku, zatem jest to badanie kontrolne, które ma pomóc w ustaleniu kondycji oleju silnika i podjęciu decyzji, po ilu kilometrach wymienić olej. Jest to tym samym etap numer 12 dla tego samochodu. Co warto podkreślić, dla Motula pobrano dodatkowo 3 próbki kontrolne w trakcie eksploatacji po następujących przebiegach: 22 km, 3243 km oraz po przebiegu 5352 km. Jeśli chodzi o Ravenol, to pobrano jedną dodatkową próbkę oleju po przebiegu 290 km. Zatem dysponujemy większą liczbą próbek niż tylko z poboru końcowego. To może pomóc w lepszym zrozumieniu intensywności degradacji oleju silnikowego w poszczególnych czasookresach. W ramach lepszego zrozumienia, co dzisiaj będzie testowane, krótkie nakreślenie wniosków z poprzednich etapów. A więc w pierwszych trzech etapach badany był Castrol Edge, zanotowano każdorazowo potężne zmiany lepkości oleju. W kolejnych dwóch etapach badany był Orlen Platinum, sytuacja analogiczna. Kolejne etapy to odpowiednio Elf Evolution i BMW Twin Power i Motul. Jakie otrzymywano wyniki, prezentuję teraz w tabeli zbiorczej. W trakcie realizacji badań samochód był kilkukrotnie serwisowany. Realizowano m.in. takie usługi jak czyszczenie katalizatora, DPF-a, wymiana turbosprężarki na oryginalną, chłodnica powietrza, zawór EGR, wszystkie filtry, sonda lambda, świece żarowe, klapa wygaszania i kilka drobniejszych zabiegów. Następnie ponownie czyszczenie DPF-a, wymianę chłodnicy spalin, czujników ciśnienia, przekaźnika świec żarowych i kilka drobniejszych prac. Ważnym elementem do podkreślenia jest cały układ powiązany z DPF-em. Mimo że usilnie starano się znaleźć potencjalne usterki tego systemu, m.in. aktualizowano oprogramowanie w samochodzie, czyszczono kilkukrotnie ten filtr, to wciąż nie udaje się namierzyć źródła tak częstej, oscylującej w okolicach 100 km potrzeby wypalania się tego filtra. Tyle tytułem szybkiego przypomnienia, co było prezentowane do tej pory. Teraz przechodzimy do tego, co udało się zrobić, zaobserwować od poprzedniego odcinka. Kluczowa sprawa to kolejny serwis samochodu, tym razem akcję serwisową poprowadził Radek z kanału Warsztatowe Historie. Wszystkie przeprowadzone prace plus jego szeroki komentarz znajdują się na jego kanale, link podrzucam do opisu tego filmu. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Radkowi za zaangażowanie i poświęcony czas na serwis tego samochodu. Z kluczowych spraw, samochód odstawiony na 3 tygodnie do Radka we wrześniu 2023, wymieniony został sterownik świec żarowych na oryginalny oraz odma. Radek potwierdził brak błędów, testy wykazały brak konieczności częstego wypalania filtra. Przeprowadzono solidne dwukrotne płukanie silnika, zastosowano 3 typy dodatków Forte. Do paliwa zostały dodane 4 butelki po 400 ml dodatków. Co to były za dodatki, prezentuję teraz na ekranie. W tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję Radkowi za wykonaną pracę oraz firmom Ravenol oraz Forte za ich produkty. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Będą wyłącznie wersje skrótowe, ponieważ badań było bardzo dużo zrealizowanych. Najpierw etap 11, zanim samochód trafił do Radka, czyli badamy olej Motul Specific.
Pomiar próbki oleju świeżego był prezentowany w odcinku numer 100. Dodatkowo pojawiły się wtedy wyniki dla próbek po przebiegu 22 km oraz 3221 km. W ramach przypomnienia odnotowano wtedy po takim przebiegu spadek lepkości znajdujący się w przedziale akceptowalnym poniżej 10%. Dzisiaj badaniom poddajemy próbkę po przebiegu 5352 km oraz po przebiegu 6173. Zapraszam do krótkich, szybkich ujęć z tych badań. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5352 km jest następująca: 53,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 188, czyli spadek lepkości odpowiednio 21% w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz o 13% w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Zobaczmy, jak wyglądała sytuacja, gdy dorzucimy dodatkowy 1000 km przebiegu, czyli sprawdzamy stan oleju po przebiegu 6173. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 6173 km jest następująca: 49,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 191, czyli degradacja postępuje, spadek lepkości odpowiednio 27% w temperaturze 40 stopni oraz o 17% w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Czyli widzimy, kolejny niepełny 1000 km przełożył się w tym przypadku na 6 punktów procentowych spadku w niższej temperaturze oraz 4 punkty procentowe w wyższej temperaturze. W ramach ciekawostek, jak samochód trafił do Radka, czyli końcówka etapu numer 11, to została zastosowana płukanka długodystansowa przez 222 km. Dysponujemy również tą próbką oleju, czyli badamy teraz próbkę oleju po przebiegu 6173 plus 222 km z płukanką. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z płukanką wynosi 40,8 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 198, czyli obserwujemy jeszcze większy spadek lepkości, minus 40% w temperaturze 40 stopni oraz minus 27% w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Co istotne do podkreślenia, to to, że zmianie uległ również wskaźnik lepkości, wzrost wartości o 14%. I tym sposobem przechodzimy do etapu numer 12, który zaczyna się w warsztacie u Radka. Liczne płukanki, liczne dodatki, zaczynamy. W pierwszej kolejności pomiar oleju świeżego, czysty Ravenol. Żeby sprawdzić zgodność z deklaracją producenta, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 59,4 w temperaturze 40 stopni oraz 11,7 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 197. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Zgodność na poziomie 2% należy uznać za dobry wynik. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju świeżego wraz z zastosowanymi dodatkami. To są ważne badania, ponieważ punktem odniesienia do wyliczenia zmian procentowych będzie to, co finalnie trafiło do silnika, czyli czysty Ravenol plus 3 typy dodatków od Forte. Co to były za dodatki, prezentuję teraz na ekranie. I tutaj ważne sprostowanie: do silnika trafiło finalnie 5 litrów oleju Ravenol oraz 925 ml dodatków, czyli na każdy litr oleju w przybliżeniu 200 ml dodatków, i próbka z takimi proporcjami zostanie poddana badaniu. Pierwotnie Radek wymieszał te dodatki w bańce 4-litrowej i z tego pobrał próbkę, natomiast koncentracja tych dodatków w silniku jest trochę mniejsza, bo później dolano jeszcze około 1 litr świeżego oleju. Zostało to uwzględnione w prowadzonych badaniach. Lepkość dla oleju świeżego wraz z trzema dodatkami od Forte jest następująca: 65,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 201. A to oznacza, że zastosowane dodatki przełożyły się na około 10% wzrost lepkości. Zarówno w jednej, jak i w drugiej temperaturze pomiaru wskaźnik lepkości wzrósł o 2%. Zanim został zaaplikowany docelowy olej Ravenola z dodatkami, najpierw przepłukano silnik nowym olejem Ravenol z płukanką, przejechano 45 km i zlano całość. Zobaczmy, jak wyglądała zmiana lepkości po takim dystansie z zastosowaną płukanką od Forte.
Lepkość dla oleju świeżego wraz z płukanką po 45 km jest następująca: 44,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 220, a to oznacza spadek lepkości o 25% w niższej temperaturze oraz o 15% w wyższej temperaturze. Całość została zlana, przechodzimy do zasadniczej części 12 etapu. Tutaj wyraźnie chciałbym podkreślić, co zostało zaaplikowane do silnika. Po pierwsze, trzy typy dodatków od Forte, wyświetlam teraz je na ekranie. Po drugie, cztery butelki dodatków do paliwa, wyświetlam teraz je na ekranie. Pierwsza próbka z eksploatacji dla Ravenola z dodatkami od Forte została pobrana po 290 km. Zobaczcie, jak wyglądał pomiar oraz jakie uzyskano wyniki. Lepkość dla oleju przepracowanego po 290 km jest następująca: 62,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 12,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 201, czyli mamy bardzo dobre wyniki, zmiana poniżej 5% nie budzi większych zastrzeżeń. Co ważne do podkreślenia, już w tym miejscu zastosowana procedura przyniosła zakładany efekt. Wygląda na to, że silnik został solidnie wyczyszczony, a co za tym idzie, zastosowane środki spełniły swoją funkcję. Pytanie kluczowe, na jak długo ten efekt w tym konkretnym silniku się utrzyma? Druga próbka z eksploatacji dla Ravenola z dodatkami od Forte została pobrana po przebiegu 3817 km. Zobaczcie, jak wyglądał pomiar oraz jakie uzyskano wyniki. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 3817 km jest następująca: 48,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 211, a to oznacza, że sytuacja zaczyna ponownie robić się nieciekawa. Po niespełna 4000 km odnotowujemy spadek lepkości na poziomie 26% w niższej temperaturze oraz minus 20% w wyższej temperaturze. Co ciekawe, ten spadek jest bliski temu, co było w poprzednim etapie z motulem, tyle że wcześniej taki spadek był po 6000 km, teraz po 4000 km. Zatem pozytywny efekt, który widzieliśmy po 290 km, nie utrzymuje się zbyt długo. Myślę, że zaprezentowano wystarczająco dużo dowodów na to, że ewidentny problem jest po stronie silnika i eksploatacji na krótkich odcinkach. Tutaj można zalewać różne oleje, nawet najwyższej klasy, i nie będzie to miało większego znaczenia, jeśli nie zostanie usunięte źródło problemu. Cały szkopuł polega natomiast na tym, że owe namierzenie problemu, co nie działa prawidłowo, stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ akcji serwisowych było już kilka, jak widzieliście, i każdorazowo wniosek końcowy jest ten sam: samochód sprawny, nie ma żadnych błędów. I teraz w ramach ciekawostki, jadąc do Radka na serwis, zrobiłem kilkadziesiąt screenów z aplikacji połączonej z wtyczką iCar pod gniazdo OBD. Pominę szczegóły, żeby Was nie zanudzać, wniosek można wyciągnąć jeden: potrzeba częstego wypalania filtra cząstek stałych. Wracając od Radka, po tych wszystkich zabiegach zrobiłem dokładnie to samo. Wniosek, który mnie zmartwił już wtedy, był taki, że sytuacja nie uległa zmianie, wciąż niezbędne było częste wypalanie filtra cząstek stałych. Według Radka tego typu wtyczki nie dają miarodajnych wyników. Przyjąłem wtedy takie stanowisko, widząc jednak teraz, co dzieje się z olejem, w jakim stopniu nadal degraduje, moja ocena sytuacji jest jednoznaczna. Procedura wypalania sadze w tym samochodzie jest nieprawidłowa, trochę więcej o wnioskach końcowych, co może być tego przyczyną i tak dalej na końcu filmu. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu badań, test bibułowy, wykonanego w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Warto zaznaczyć, że część badań dla pierwszych trzech próbek motula robiłem poprzednim razem, wyniki w odcinku numer 100, tutaj tylko krótkie urywki. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wyników jest sporo, w różnych czasookresach robione, prezentuję je w różnych konfiguracjach dla zainteresowanych. Kilka wniosków, które warto zasygnalizować. Motul po przebiegu od 5352 km w górę jest ciemny jak noc, potężna ilość sadzy. Ravenol po przebiegu 3817 km również bardzo ciemny,
ale jest jeszcze możliwość rozdzielenia jądra plamy od strefy dyfuzyjnej. Olej po przebiegu 290 km jest w stanie idealnym, czyli silnik na starcie był dobrze wyczyszczony. Powtórzę ponownie jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej, zastosowane środki spełniły swoją funkcję. I tutaj prezentuję jeszcze małe porównanie, jak wyglądała plama oleju dla Motula oraz Ravenola po zbliżonym kilometrażu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, sporo ich było, dlatego ponownie prezentacja wyników w wersji syntetycznej. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, w ramach przypomnienia każdorazowo generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Na początek widma dla Motula, wrzucamy wszystkie próbki na jeden wykres. Do podkreślenia dokładność tego badania obserwujemy stopniową degradację oleju w zależności od postępującego przebiegu. Nie wchodząc w zbytnie szczegóły, widać wyraźnie, że po 3000 km olej jest jeszcze w znośnej kondycji, natomiast po 5-6000 km następuje dwukrotne zwiększenie degradacji oleju w stosunku do przebiegu 3000 km. Warto również odnotować wpływ zastosowanej płukanki, a raczej jej brak na parametry fizykochemiczne oleju. Analizując wyniki dla poszczególnych parametrów, to tabelarycznie wygląda to następująco. Nie zagłębiając się w szczegóły, sporo krytycznych poziomów odnotowano mocną degradację oleju. Pora na olej Ravenol. Tutaj też mamy liczny zbiór widm z dodatkami, z płukankami. Zbiorczo prezentuje się to następująco. Najpierw widmo różnicowe dla oleju świeżego oraz oleju świeżego wraz z dodatkami. Widzimy, że kluczowa zmiana ma miejsce w obszarach powiązanych ze strami, modyfikatorami lepkości oraz w miejscach powiązanych z dodatkami. Nas interesuje najbardziej widmo różnicowe dla próbki oleju po przebiegu 3817 km. Tutaj możemy ocenić ten wynik przez pryzmat porównania z wynikiem dla Motula po bardzo zbliżonym przebiegu, to jest 3243 km. Widzimy, że otrzymujemy bardzo zbliżone wyniki, poziomy degradacji bardzo podobne. Wniosek zatem formułujemy następujący. Bez względu na rodzaj oleju, zastosowane płukanki, dodatki, poziom degradacji utrzymuje się na niezmienionym poziomie, co jasno sugeruje, że problem występuje po stronie silnika. W ramach ciekawostek prezentuję teraz jeszcze, jak wygląda widmo oleju przepracowanego po przebiegu 290 km. Zero problemów z sadzą, zero problemów z rozcieńczeniem paliwa, minimalne różnice na widmie różnicowym. Celem prowadzonych dociekań jest utrzymanie takiego stanu jak najdłużej oraz wyeliminowanie tak mocnej degradacji oleju. Warto dodać, że ten przebieg 290 km to przebieg wyłącznie autostradowy, w trakcie którego filtr wypalił się dwukrotnie. Podsumowując, w kolejnych etapach badań będą prowadzone dalsze poszukiwania źródła problemu. Potencjalny problem może pochodzić od wtrysków, pierścieni tłokowych, zapchanego filtra DPF, popiołem lub może mieć swoje źródło jeszcze w innym miejscu. Faktem jest, że auto w ostatnim czasie zdecydowanie pali olej, który przedostaje się do cylindrów przez kolektor dolotowy. Świadczy o tym bardzo duża ilość oleju w okolicach rury dolotowej, ale również konieczność wykonywania dolewek. Co ważne do podkreślenia, w początkowych etapach badań nie było takiej potrzeby. Nie obserwowano ubytków oleju, a wręcz odwrotnie, pojawiała się spora nadwyżka oleju. Druga sprawa związana jest z filtrem cząstek stałych DPF-em, który był dwukrotnie czyszczony, ale metodą chemiczną. Wygląda na to, że niezbędne jest wyciągnięcie tego filtra i tym razem mechaniczne czyszczenie. Podobnie jak zrobił to Filip z odcinka numer 150. Obstawiam, że jest tam popiół nagromadzony na przestrzeni ostatnich 15 lat. Spalony olej, który tam ostatnio dodatkowo trafia, jeszcze pogarsza sprawę. Wtryski z perspektywy korekty w komputerze Beamer Tool wyglądają ok, jednak to bardzo ograniczona forma testowania. Aby je sprawdzić w pełnym zakresie ich pracy, trzeba by było je wyjąć i przetestować na stole probierczym. Możliwe, że ich parametry odbiegają od nowych wtrysków, bo po prostu są wyeksploatowane i zanieczyszczone na końcówkach dyszy rozpylających. Pierścień olejowy, który ma małe dziurki, aby odprowadzać nadmiar oleju, zapewne też powinien być wzięty pod uwagę, bo może być zanieczyszczony nagarem. Pod znakiem zapytania jest również uszczelniacz zaworowy oraz uszczelka pod pokrywą zaworów. Wygląda na to, że aby zdiagnozować solidnie to auto, trzeba niestety partiami eliminować, naprawiać, regenerować, wymieniać pewne elementy i obserwować zmiany. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!